Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej grze z serii Darmowe gry na Steam. Tym razem jest to Smite. Znaczy, jak ja jestem w tym rogu, to powinienem pokazać tu? Jakoś kamerka jest odwrócona, to nie jest istotne. Smite znajduje się tutaj, bo jest darmową grą. Jak już mówiłem, nie interesują mnie żadne mikropłatności. Gra jest za darmo, jest. Jest darmową grą na Steam. Jest to gra od studia Hi-Rez. Oni są odpowiedzialni m.in. również za Paladins, w grze, którą również nagram. Prawdopodobnie nawet dzisiaj, zaraz po tym, bo tak jakoś mam benę. Ale zagrajmy sobie może. Dawno w Paladinsy nie... dawno w Smite nie grałem. I nie pamiętam, co tu się robiło. Niestety, bo widzicie, 8 level mam. Coś tam kiedyś pograłem. Pamiętam, że mam chyba Bastet. Kiedyś to był OP Champion, teraz nie wiem. Chyba to nic Bastet nie robi w zasadzie. Bastet to jest taka z kotem, taka. O, ona ma kotki tak fajne. No dobrze, i Artemis była fajna z dzikiem, o, w sumie tak. No. Dobrze, to takich bohaterów mam. I wiecie co? Może, żeby wstydu nie było, zagramy kooperacja. Kooperacja. A są łatwe i średnie. Zagramy kooperację, czyli ludzie versus boty. Bo nie chcę się ośmieszać, jeśli chodzi o gameplay. A chcę bardziej, może nawet porozmawiać, wiecie? Więc. Easy. Jak już mówiłem, twórcy ze studia Hi-Rez są odpowiedzialni również za Paladins. Paladins to jest takie Overwatch, tylko że za darmo. Tak, w takim uproszczeniu największym. Aha, i to, no bo ty też będziesz szukać długo. No dobrze, poczekamy te pół minuty, ja połapałam, może coś o Smite. Smite to jest gra, która swoją premierę miała w sumie stosunkowo dość niedawno, bo przez długi czas była w becie. Znaczy dość niedawno, dla mnie niedawno to są 2 lata na przykład, nie? Więc to w ten sposób wygląda. Ale głównie chodzi mi o to, że jak ja pamiętam Smite'a, ja grałem w Smite'a, to było to właśnie kiedy Gimper na przykład na YouTube przez pewien czas nagrywał Smite'a i rozdawał klucze do bety, to wtedy mniej więcej się załapałem i wtedy mniej więcej grałem, ale niedługo. Mecz jest gotowy. To co, zagramy tą Bastet, o której tak mówiłem, co? No bo... Co to jest? No ona była czarna kiedyś, ty, halo. No zablokuj. Wydaje mi się, że ona kiedyś była czarna. A co jest dopalacz? Dopalacz zespołu to nowy typ przedmiotu. Kontynuuj. Wybierz dopalacz. A nie masz dopalacza, no. No, o czym mówiłem? Że ona kiedyś była czarna? Nie wiem, to trochę tak dziwnie zabrzmiało rasistowsko. I pamiętam, Bastet była strasznie OP, a przynajmniej w moich rączkach. Co ja potrafiłem wyczyniać Bastet, to była głowa mała. Ona ma chyba 2 umiejętności skoku i jedną taką, że skacze, powalczy i może wrócić. I to jest mega, mega fajne, mega spoko. To pamiętam, że naprawdę ludzie kurwa uciekali, jak mnie widzieli, to tak się bali. No, naprawdę tak było. Następna jest nowa umiejętność. Aha, umiejętności daje się od F1 do F3. Nie pamiętam, co się maksowało, więc sorry. Pod K były przedmioty? Nie, pod K były umiejętności. Pod P, pod I, pod O. Pod O? Czy pod I? Pod I. Pod I jest sklep. I jak inwentory. Siła fizyczna. Aha, bo to jest jakoś tak działają te przedmioty. Aha, dobra. Siła. Siła. Widzimy się może w siłę rzeczywiście fizyczną. Aha. A tu się nie da ulepszać tych przedmiotów jakoś tak na przykład? Mi się wydaje, że kiedyś się dałby. Mogę się mylić. Ja mam jeszcze hajsiwa. Aha. Już nie. Dobra, ale lecimy. Na prawą linię, dobra. Opuszczasz bazę bez reliktu. Co są relikty? Aha, to trochę to się pozmieniało, widzę. Niepotrzebnie zacząłem nagrywkę tak dziko. Jedynka to był właśnie chyba ten doskok. Tak, to jest ten doskok pod jedynką, co mówiłem. Bardzo zresztą fajny. O, to takie fajne są napisy. No trochę się pozmieniało w tym Smite, nie powiem, że nie.
Mhm, ale nadal widzę, że się ka roboty, nie? Więc... Roboty są średnie, mogą nas pokarać w sumie, nie? Mogłyby, gdyby chciały. Ale mnie biją te jednostki, ich te małe. Bij mi więcej. Od C jest to. A tam jest na low takim dość ostry. A czemu nie mogę celownika ruszać wyżej niżej? Aha, dobra. Rozumiem chyba jak to działa. Aha, first blood w ogóle na bocie. Coś tego bota obiło, ja go tylko dobiłem, ale... Aha, dobra. Chyba wiem, jak muszę blisko podejść. Na... ten niebieski wskaźnik. To wtedy jestem tu. Your middle tower is under attack. I level 3, dobra. Pod dwójką co mam? Aha, już wiem chyba. A pod 3 też już wiem. Dobra, spoko. Oj, czkawe nic, ja? O, mam czkawkę, cholera. Dobra. Gość jest słaby, widzę. Jak na boty przegrywamy 2-1, no to spoko. A ja tu jeszcze dawno nie grałem w to. Aż mi loczek spadł. Myślę, laczek, kluczek. Laczek z butów. Z... Tak, laczek z butów spadł. Ej, on naprawdę jest taki słaby, ten gość, czy mi się wydaje? Oj, ja chyba też jestem słaby. Dobra, jednak nie jestem słaby, ja jestem jednak dobry. Nie zabił go, infinito. Oj, ale ja tędy nie przejdę, chyba zjebałem. Co? Ominął mnie bot głupi, no widać, że to są boty jednak. No. Obóz many. No w sumie mogę sobie... No jak to an ally has been slain? No ja pierdykam, no. Aha, tu są te itemy, które można sobie boostować. Ile mam hajsu? Tyle. Siła fizyczna, szybkość ruchu. Kup, jak najbardziej. I co to są te relikty, o których tu mi pisali, a ja nie wiedziałem. Chodzi o to? Te... A, to są relikty, Boże. Zwiększa obrażenie zadawane wszystkim celom. Dobra, pewnie, że tak. A drugi jest, osiągnął... Aha, dobra. Wiecie co, ja sobie kupię jeszcze... I to jest. Kupię sobie jeszcze potki. A, więc się nie da? Aha, no 5 jest max. Dobrze. Dobrze, dobrze. Right Tower może minutka poczekać, bo gdzieś jest... Ten gość jest chyba jakiś niepoważny. Mana Camp gdzieś tutaj powinien być na mapce. Widzę go... Tu... Po prawo. Dobra. Widzę Mana Campa. Nie pamiętam, czy da się mieć więcej buffów. Kiedyś się nie dało mieć, więc nie wiem. F4 to jest ulti. Nasze tak zwane. I ulti wypuszcza nam 4. Dobra, ty chyba uciekniesz naprawdę. No, pigo, no. I to jest właśnie baset. Takie skakanie w tej wewte. To jest w pełni bardzo. Chyba się jedynkę boostuje, to skakanie. Ale mogę się mylić, bo mówię, no, grałem to z dawno temu. Zresztą zaraz muszę zobaczyć historię gier. Ale mam boba, to na pewno. A, to jeszcze możemy tą karę. Ale już nie możemy. To są takie jak kotki, które ich biją. No, no. Dobra, double hit.
Double kill! No bo tak, kappa, ale bada, ale double to jest double, tak? No i właśnie na ulcie wypuszczam te takie cztery kotki, one są bardzo, bardzo dobre. Chyba to jest ultimate, nie? No tak, no, długi cooldown, musi być ultimate. Baset jest bardzo dobra. F2 dajemy. Your middle tower is under attack. Zabijemy na pałę, czy nie? Nie możemy bić na pałę. No ty mógłbyś też coś tam porobić. Też to użyte. On jest słaby ten gościu, no ja pierdykam. Middle tower. No ale dobra, my chociaż topa poszujemy. Dobrze, tu już jakiś kamp gdzieś może po lewej, co tu jest, za kampy są? Nie ma żadnych kampów. Tu coś jest, mana kamp, aha, to ja na nim byłem. Więc za chwilę się powinien wskrzesić, ale ja mam w sumie cztery fotki, więc... Dobra, niech spuszują, mamy kotki, więc zaraz je puścimy na wrogów. Nie, wypuścimy. Wypuścimy, no pewnie, że wypuścimy. No. Ale nie, coś boby w teamie mamy, bo wszyscy padną, zobacz, że wszyscy nasi padają, no to jest po prostu żałosne, bo to są średnie. Czy jest to najwyższy poziom, który mogą ustawić, no ale nadal są średnie. Jak już mówiłem, no, gra jest naprawdę fajna. No jest to typowa MOBA, tak? No, to typowa MOBA, tylko że z trzeciej osoby. Dobrze. Jest. O, to mamy mana kampa po lewej. Nie wiem, co to zrobić. Ziup! O kurde. O kurde. Gonią mnie jeszcze? Cały czas mnie gonią. Gdzie uciec, żeby uciec? O, dobra, biegniemy tu. O! Cholera. A już chciałem użyć jedynki, żeby odskoczyć. Ja mamy hajsów. Dużo mamy hajsów. No to dobrze, że mamy dużo hajsów. Co ty kupić? Siła fizyczna, szybkość ataku. Siła fizyczna. To ty dajesz jeszcze pasywne życie wrażenia powoduje. Zmniejszenie ochrony fizycznej. No to w sumie chyba to możemy dać, no bo fajnie byłoby ich karać. Zmora tytana, myślę, że też powinna być spoko, kup. I myślę, że moglibyśmy buty zboostować też, tak byśmy się nie obrazili na zboostowane buty. I kupimy sobie płotki. I zrobimy mana campa po drodze. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Jak tam wyglądają moje stacje? 8-0. W ogóle 8 killi to jest... Wow. Super. Po prostu super, powiem. No, mamy 9 killi w teamie i 8 jest moich. An ally has been slain. Może zainwestujemy jeszcze w prędkość ataku. Też byłoby spoko. Your right tower is under attack. Teraz zrobię under attack. Nie sksułeś, bo jesteś słaby. Boże, ten sksuć nie masz, gościu. Dobra, mamy mana campa, to nie będę używał sobie potek. Ale myślę, jaki tu by jeszcze item sobie dać, bo fajnie byłoby... Wow. Fajnie byłoby się zboostować tak po prostu. Dobra, zaraz będzie jeszcze Phoenix do tego. Chyba, no to tak to jest. Dobra. My tu jeszcze mamy za kampy. To jest kolejny mana camp, a tu co to jest za camp ten? Speed camp. Nie no, speed camp to mi... O Jezus, to mi już nie raz, no.
Boże. Dobra, idziemy na mida uratować. Nie wiem, co tam jest. Przejdę tam, to dobrze. Coś było na midzie. Co mnie zabiło? Jakim prawem? Hoeła. Dobra, siła fizyczna, penetracja fizyczna, 22%, oczywiście, że 22%. Procentowo chyba lepiej jest zawsze mieć penetrację, tak mi się wydaje. Szczególnie, że to mogę mieć 33% tej penetracji. No dobra. Ale strasznie nas karają. I możemy poszedł na lewą stronę spuszować z nimi. Bo trochę to potrwa, wam powiem. Co to są za te relikty? No halo, no chciałbym wiedzieć, no. Aha, to są relikty. Niebiańskie skrzydła, co by szybciej uciekać. Aha, muszę być tu w sprzedaży. I skrzydła. One są nam tylko po to, żeby szybciej spierdzielać. Prawa wieża została zniszczona. Boty was robią, kuźwa, 23 razy się na boty wyjebaliście. Porobi go? Nie porobi go. Jezus. Idziemy ich tam dojechać. Wie. Aha, to nawet jeszcze nie zadziała. Ognisty giant. Jezus, jacy wy jesteście. Może jest jeszcze mana kampa, żeby zanim ci pomogę, chłopie, bo... No dobra, i tak go nie robię, więc po co mi mówi, że jest mocny. F4. Proszę, w końcu prawie zabiłeś. Przemamy cię. I potem zainwestujemy w prędkość ataku jeszcze. Będziemy szybciej bić tym biczem. Właśnie, miałem nadzieję, że przyjdą, czy właśnie przyszli. Jest w ruchu. O, nie, o, killa zrobiłeś pierwszego, no brawo. Killing spree, ale już swędzi kolano, zawsze podczas nagrywania. Ale dobra, bijmy to. O! Podejść, ale... Fuk. 2000 hajsu mam. Dobra, kupmy sobie to. I teraz prędkość ataku jakąś, czy jest coś w ogóle takiego? Szybkość ataku, pewnie, że jest. A, ale zniszczymy sobie tutaj. I szybkość ataku. No, mamy coś. Ale nie chcę klikać. O właśnie, siła fizyczna, szybkość ataku. Dobra, pójdziemy sobie oczywiście w to. Nie być dobrze. Jezus, 27. Porażka, nie? Pójdziemy mida uratować może jednak. Widzę, że tam coś się czai. A boty lubią bardzo opuszczować. Za chwilę uratujemy go tam. Czy tam ją. Typka uratujemy zaraz po prawej. Dobra, postaram się wysłuchać. Co? Ale to ma moc specjalną, mocną.
Nie wyszło tak jak ja chciałem. Nie wyszło w mojej myśli. Albo ta bininka, albo ta bibliownika. Aha. Tak. Tabi ninja chyba w sumie byłby fajny, bo szybkość ruchu, ataku, siła fizyczna i tak jest takim zagrożeniem. I na pewno plusem tej gierki jest to, że jest po polskiemu, nie? An enemy has been slain. Nacisnął. Dobra, idziemy robić jeszcze... Co to bije tu po środku? Olimpijski Feniks? To jest niemożliwe. Ej, kuźwa, to jest bardzo możliwe, bo oni go właśnie biją. No ale w końcu coś tam robicie. Coś się podnieśliście z popiołu. Co to jest za kampa tam? Ten golem wielki. Co ty mi dasz? Mam to zrobić sam? Może być ciężko, dobra, uciekamy. Nie zrobimy tak po samemu. Dobra, mamy to. Dobra, no to chociaż tyle. Biko, biko, póki jest sam, kuźwa, Thor. Dabla zrobił tym kamieniem, bo mu wleciałem pod kuźwa. Ach, wylew. Dobra, mówiłem, że tabie ninja lepiej, nie? Dobra, i włócznie sobie zrobimy na siła fizyczna 30, 15, szybkość ataku. Oczywiście, że to sobie zrobimy. A i jeszcze jakiś przedmiot możemy sobie dowalić. Czy mam jakieś statystyki swojej postaci pod jakimś przyciskiem? Mówiłem, że pod K, ale pod K to jest coś innego chyba. No, a co byśmy mogli sobie to kupić jeszcze? Na razie nic, więc w sumie nie ma co się zastanowić. Ale mam jeszcze 10 sekund, no. Może kradzież życia i szybko się ataku. Jest coś takiego. Mhm. Który z tych sobie kupimy na pewno? Dobra, lecimy z tematem. Prawego Feniksa będą nam atakować, więc będziemy musieli obronić prawego Feniksa. Uwaga! Ale strzelają gości. A co on tam robi, że jest sam? Który to jest w ogóle gościu, ten z awatarem? Nie kojarzę bogów, to jest też problem. No. Me like you do. No. Dobra, mamy go. I zaraz zabijemy jeszcze to, co jest przed nami. Jesteś ranny? No nie, no dobra, walić. No, kradzież życia będzie spoko, bo będzie się na botach leczył. Chyba już nawet mam jakąś tam kradzież życia. Czy ta płotka tak leci? Nie, po 8 to chyba mam kradzież życia, a po 10 to jest spotka. Aha. Tak. Dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Ale wzwyść nie mogę... Ojej, z podziwu. Ja mam takich słabych teammate'ów, nie? Dobra, mam to. Jak to ma im... Jak to ma im...
Oj, dobra, oni nas porobią. Oni nas porobią. Nawet nie próbuję z nim walczyć. Może nie? Ej, a może nie? No może właśnie się obroniliśmy? Dobra, ale nasz Fenix nam idzie jest atakowany dość konkretnie. Kredzie życia 15. O, szybko sprawdzę grę murową. Dobra, macie tylko ty. Zalecone i kupuj potki. Dobra, lecimy na mida, bronić go. A potem spuszyjemy, którą środą prawą. Killing spree, dobrze, mam. Ewentualnie sprzedam pierwszy item, bo wydaje mi się trochę useless. Co to jest? Obóz PD, to walić. To walić. Dobra. Chodźmy tutaj teraz. F4 możemy zbustować. Halo? Teraz lewy Fenix jest atakowany. No, sam każdy mnie nie upchnie, to jest problem. Ale powinienem ogarnąć bardziej niż mój teammate. Skoczysz, nie? No, super gry growe. Dobra. No, dogoń go i zabij. Jezus Maria, no. Dobra. Teraz powinno być jeszcze łatwiej. Dobra, mamy sam Fenix został. To jest Fenix? Tak, to jest Fenix. Ubijamy go. Tak, fast. Dobra. Dobra, uff, mamy to. Bijamy giganta? Postaramy się zniszczyć już resztę chyba. Oj, szpat, za szybko go zabijam. Tak, jak to ja jestem celem tutaj, jakoś sprawę, co? Dobra, rzeczywiście byłem celem tutaj. Dobra, żywo śmierć jest beznadziejnym itemem, sprzedamy i kupimy coś lepszego. Siła fizyczna, no. Jeszcze więcej moglibyśmy dowalić siły fizycznej. Cooldowny też byłoby spoko. Cooldowny, które są cool. Też będzie GG, jak my ich spuszujemy. A może jeszcze lewego Feniksa zaatakujemy. No to będzie chyba najdłuższy odcinek z całej serii darmowych gier. Darmowych gier na stronie. Może znajdą się dłuższy. Dobra, proponowałbym teraz rzeczywiście lewego Feniksa spuszować. Bo same Feniksy są słabe w sobie. Tak mi się wydaje. Cześć, zagrasz ze mną? I tak. Czekaj, nagrywam XD. Pa, 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 pa. Co to jest za camp? Void camp. Co daje Void camp? Oj, damage camp jest ty. No to w sumie damage campa. Ty, kurwa, no przecież widzisz, że nagrywam. Kopię. Dobra. Mamy damage campa.
Kuźwa, ziom, mówię, że nagrywam, to nagrywam. Nie musisz mi pisać 150 wiadomości. Co daje Voidcamp? Czy one mi się zepsują, Voidcampy? W sensie, czy mi się stack i nie nałożą dwa te... Nie nałożą mi się dwa. O kurwa, ale oni mi damage sprzedali. Ale dobra, moje miśki zabiły to. Jezus, ale damage dostałem mega w pysk. Dobra, zniszczmy tego Feniksa z lewej. Dobra, to już jest raczej GG, mamy trzech baterów z tej strony. Fenix spadnie w sekundę. Krzyśnie. Dobra, Fenix spadł. Teraz trzeba zaatakować Tytana. Czemu ja jestem celem Tytana? Kurwa, no przecież cię biłem! Cholera jasna! I on się zdąży wyleczyć, nie? Mida będzie trzeba jeszcze stosować. Boże, ile ten mecz może trwać z tymi... No kurwa, zobaczcie, mam 23 fragi. A 31 to jest wynik teamu, a boty mają 50. Typy u mnie giną, raz giną 20 razy 0 zabójstw i Guan Yu 3 razy zabił 11 deadów. No, mózg rozwalony po prostu, ci gracze są beznadziejni. Tak, oni nawet na boty nie potrafią grać. Nie do pomyślenia, nie? Co tu się wyprawia. Może niech spuszuje tego prawego Feniksa, chociaż tyle będzie na naszego teamu. Dobrze. No ra, ty tam nawet się kuźwa nie pchaj tym ra. An ally has been slain. Oni tak te boty tam zboostowali, że są nie do pokonania. No. Idą moje te ziutki? Oczywiście, że nie, proszę mi padli. Boż. Co to jest XP Camp? To ja nie chcę, chcę damage camp. Okay. Nie wiem, co to było. Damage camp, mamy to. Dobra, bierz damage i pushujemy tego mida. Przeklętego. Dobra. Bierze jakoś spodzą szybko. Aha, bo nie mam też Feniksa poszują. Nie twój team, tylko ja zepsułem. To jest właśnie taki szczegół, który mnie denerwuje. Wszystko ja robię w tym teamie. Moje kotki też padły, nie? Jak ja umarłem. Nie, no ja mam dość, to kurde. Just one good push. No ludzie świata, najdłuższy odcinek z tej serii, no już mi się grać już nie chce, no. Żeby, kuźwa, grać z botami 30 minut, i nie móc pokonać średnich botów. No ja rozumiem, że ja może też nie gram zbyt, nie wiem,
kurde, kuźwa, dobrze, ale no chyba gram najlepiej z całego teamu. Nie pies? Powiedz pies. No, pies. To pies. Zaraz lewy Fenix się odrodzi i prawy też się odrodzi. Ona jest tak zła. Ona mnie gwałci, po prostu ona mnie kurwa gwałci! Jezus Maria! Your middle Phoenix is under attack. No, pokaż. Nie to, nie to. Też nie to. Tyle tam poszło. Aha, nie wiem, tak. Ach, level up. Aha. 16. Oni nawet 20 levelu jeszcze nie mają. Och, mój Boże. Miau. Dobra, bierzemy buffa. O, ale chyba wygraliśmy już. Bo widzę... Ej, ale tytan się wyleczył za dużo HP, lol. Biorę się w kupę i puszuję z nimi tytana. O nie. Nie, nie bardzo się było. Dobra. Puszujemy lewą stronę z nim. Jak to się... A, to altem. Lecimy z nimi. Dobra, szybko, szybko, szybko. Noż, kurwa, ja dostaję... Spuszujcie to, proszę, no zabiłem wam dwóch. No ja widzę, że mam dużo złota, ale co ja mogę z tym zrobić? Mam już wszystko zboostowane. Dobra, buty, przekonaliście mnie. Buty jestem w stanie jeszcze poświęcić. Już czas jakby się odliczał. Aha, zakupiony mikstury. No mam gold, ale halo, ja jeszcze nie mam na co go wydać. Super, super tip od... A, ej, a może tylko tytana zbijemy. Tu, chodź ty, ziom, chodź tu. To. Chodź. Przyjdzie czy nie? Oj, chyba go nie zrobię. Właśnie zrobiłem najtrudniejszego buffa sam.
i umarłem. Jestem wylewem. To już jest oczywiście logiczne w tym momencie. No my przegramy z botami, tak długi mecz. Nie zabiję jej, nie? Nie zabiję. Nie zabiję. Ej, ale czy ja by na pewno gram z botami? No tak patrzę, oni treningi mają tam, czyli Grand Celebration, Happy, Day Clumsy, Bowcast. No to jest ciekawe, bo mają niki, ale no może to tak zrobili po prostu. O nie, nie, nie! Nie dostał. Dobra, puszujemy tą linię, no już tu gdzieś. To spuszuj się jeszcze, chłopaki. Chociaż tyle dla mnie zróbcie. Manaka by się też przydał, chyba go sobie zrobię teraz. Dobra, mamy mana camp przejęty. Dobra. Spuszujemy tego Feniksa. Może mi się uda samemu tamte dwa jeszcze spuszować. Nie, powiem wam tak. Gra jest fajna. I nie ocenię jej na podstawie tej gry. Ale ocenię na pewno graczy po tym meczu, bo cholera, ile można grać. Czemu bije giganta? To bij może najpierw, co chopie? No, wylew. No nie mam jak, muszę puszować po kolei chyba. Ej, ale to jest w sumie dobra. To mogę sobie kupić. Dobra, ty, to będzie dobre. Dopiero teraz zauważyłem, że coś takiego mam. Dobra, weźmiemy sobie buffa na damage, bo mi zaraz zejdzie mana buff, więc spoko. I odpalimy Zetkę i Fkę. I Zetkę i Fkę. I będzie dobrze raczej. No, mam właśnie dwóch zabić, więc nie będzie to. Mam buffa. Na midzie będzie na pewno to gówno. No, oczywiście, że nie. Dobra, padło. Dobra. Poszujemy dalej. Nie idą za mną środki, no bo po co? Idę jeszcze ci pomóc może. To jest po prostu nie do pomyślenia, nie? Yeah.
Nie, za bardzo mnie bije. Kurwa, no ale tytan ma pół jebanych HP. Jak tam raz zabiłeś? Tylko zmordowałem tą podkę za trzy koła, nie? Szkoda szczępić ryja. O, ale mogę ten relikt ulepszyć. Dobra, on też ulepszył. Szpaliliśmy. Dobra, nasi puszują z lewej i z prawej, widzę. No to chociaż jakaś tam nadzieja, nie? Może w końcu po 40 kuźwa minutach gry. Phoenix jest sam, cholera. A moje minionki są daleko. No. Uda się, jak myślicie? Teraz. Wszystkie Feniksy padły. Dobra. Może teraz się uda. Dobra, uda się w końcu. Jezus. Udało się. Po 43,5 minutach gry udało się wygrać ze średnim botem. To jest... Ach, bliet, po prostu. To na pewno się podzielę. Spierdzielajcie. Jezus! O mój Boże, to jest po prostu... Da się tu coś z tym zrobić? Jakieś reporty dać? Nie wiem. Zablokuj gracza. Przeciwnicy byli spoko. Nie, to... A, wiecie co? Ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, ale ja mam po prostu dość. To są za nagrody. Premia za powrót. 14 dni. Skórka dla Boga. Nie chcę, dziękuję. Dobrze. W takim razie dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Ja uważam, że ta darmowa gra na Steam zasługuje na ocenę 9 na 10. Myślę taką spokojną 9 na 10.
nie oceniam tego przez pryzmat tego zraczałego meczu, lecz przez pryzmat ogółu. Gra jest bardzo przyjemna, gra się bardzo fajnie, można się niestety denerwować przez teammate'ów, ale mówię, w ogólnym rozrachunku jest to silne 9 na 10. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Siemasz, słuchaj, mam ważną sprawę. Jeśli podobał Ci się materiał, to daj suba. Aby być na bieżąco, wciśnij taki dzwoneczek, a potem zaznacz opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. To dość istotne, ponieważ YouTube nie wyświetla moich filmików. Jeśli zaś uważasz, że materiał był godny uwagi, to daj łapkę w górę i napisz coś miłego. Przytulam Ci serduszko.